potwierdził te informacje Watykan. W tej sytuacji nic więcej już nie mogę dodać. Dziękuję Państwu za uwagę. Zobaczmy w tej chwili, co się dzieje w Watykanie. To są te okna, apartamenty papieskie. Światło w tym miejscu przez parę dni oznaczało nadzieję. Teraz oznacza smutek. Na placu Świętego Piotra panuje w tej chwili nastrój skupienia, zadumy. Odprawiona teraz jest modlitwa. Si iniquitates observaveris Domine, Domine qui sustivit. Sustinuit Domine, sustinuit anima mea in verbo eius, speravit anima mea in Domino. Qui apud Dominum misericordia, et copiosa apud eum redemptio. Per i presenti di lingua italiana, ripetiamo the Italian language, let us repeat this in the language of our land. I cry to you, we cry to you, O Lord, from the depths. Listen to my voice. Let your ear hark the voice of my prayer. Forgive my sins, O Lord. It is only next to you that these sins can be. Kardynał Ruini, a powiedział on, że papież już niedługo przejdzie przez drzwi do Królestwa Niebieskiego, a przy tych drzwiach będzie na niego czekać Najświętsza Maria Panna, tak bliska jego sercu. I tak się stało. Połączmy się może teraz z Rzymem, gdzie jest Beata Grabarczyk. Beata, przez te wszystkie dni informowała nas o wszystkim, co się dzieje w Watykanie. I Beato, to jest ten moment, który może się nie powtórzy, a na pewno się nie powtórzy na tę skalę. Ani w Twoim życiu, ani w naszym życiu, ani w życiu naszych widzów. Oczekiwanie na chwilę, wiadomość, która, mamy nadzieję, mieliśmy nadzieję, nigdy nie nastąpi. Nastąpiła. Tak, to prawda. Ja przez te wszystkie dni miałam nadzieję, że rzeczywiście nie będziemy musieli przekazać tej wiadomości, tym bardziej, że te komunikaty, które do nas docierały, one dawały pewną nadzieję, one przygotowywały nas na ten moment, ale dawały nadzieję. Ta iskierka cały czas się tliła jeszcze tuż przed dziewiątą, kiedy żegnałam się z Państwem. Miałam nadzieję, że ta noc będzie jeszcze kolejną dobrą nocą z dobrymi informacjami dla nas. Niestety tak się nie stało. Ale jest jedno ważne przesłanie z tych ostatnich dni, to przesłanie płynące od Ojca Świętego. On nam pokazał pełen spokój, pogodę ducha. Zachował ten spokój do końca. I warto pamiętać o tym, że dla każdego katolika, ale nie tylko dla katolika, dla wielu religiach, właściwie we wszystkich religiach, śmierć jest początkiem nowego życia. I to jest chyba to przesłanie, które zostawił nam Ojciec Święty. Ty wczoraj zaczęłaś mówić, a ja może pewnie zbyt ostro ci przerwałem. Zaczęłaś mówić o tym,
co się dzieje, gdy papież umiera. Przerwałem ci, przyznaję, bo myślałem, że to nie są słowa, które zbyt wcześnie powinny być wypowiedziane, ale niestety to jest ten moment, kiedy te słowa można już wypowiadać. Mówiłaś o kamerlingu Kościoła i o tym wszystkim, co się dzieje w pokoju papieża, gdy papież umiera. W tym momencie, kiedy lekarze ogłaszają informację, że papież nie daje znaków życia, do Ojca Świętego podchodzi kamerling, czyli taka osoba, która zarządza Watykanem między pontyfikatami. Kamerling wzywa Ojca Świętego po imieniu, wzywa tym imieniem, które papież dostaje na chrzcie. Trzy razy wypowiada to imię, jeżeli nie ma reakcji, wtedy może lekko takim srebrnym młoteczkiem uderzyć w czoło Ojca Świętego, albo może zasłonić jego twarz całunem. Po tych czynnościach wypowiada formułę: papież nie żyje. Niszczy srebrnym młoteczkiem pierścień rybaka, którym posługuje się Ojciec Święty. I dalej przekazuje te informacje, w tym przypadku kardynałowi. I to właśnie on przekazał gdzieś ludowi rzymskiemu tę najsmutniejszą ze wszystkich możliwych informacji. Beata Grabarczyk jest w Rzymie. Przenieśmy się do miejsca, gdzie to się wszystko zaczęło, gdzie, a nikt wtedy o tym nie wiedział, urodził się człowiek, który potem okazał się tak wielkim prezentem dla całego świata. Przenieśmy się do Wadowic, gdzie Jan Paweł II 18 maja 1920 roku urodził się. Muszę wejść. Piotr Michalak. Piotr Michalak o tym, co się dzieje w Wadowicach, opowie nam za kilka chwil. Wszyscy padli na kolana, zrobiło się bardzo cicho. No i słychać było tylko szlok. Tak długo ludzie zastygli w milczeniu. Po kilku minutach dopiero zaczęli odmawiać różaniec i dosłownie przed minutą może wstali z kolan. No i teraz śpiewają. Proszę posłuchać, proszę zobaczyć, bo słowa są naprawdę zbędne w tym momencie. Proszę zobaczyć. Połączmy się teraz z Wadowicami. Tam jest Piotr Michalak. Piotrze, słyszeliśmy przed chwilą, Jakub Sobieniowski opowiadał o tym, jak krakowianie przyjęli tę informację i pewnie w Wadowicach było tak samo. Zdecydowanie tak samo. Mieszkańcy Wadowic przyjęli to przede wszystkim łzami, wielkimi łzami i także modlitwą. I dzięki tej modlitwie chyba te łzy są zdecydowanie bardziej dojrzałe. O tym mówił już kilka godzin temu proboszcz tutejszej parafii, że wadowiczanie, tak jak wszyscy inni, mieli czas na to, żeby przygotować się na tę straszną wieść, na tę straszną okoliczność, ponieważ papież nie ukrywał swojego cierpienia, nie ukrywał swojego umierania przed światem. W związku z tym mieszkańcy Wadowic też nie chcą się tego bać i nie chcą się tego wstydzić. Dlatego są przygotowani i miejmy nadzieję, że rzeczywiście udźwigną oni i my wszyscy jesteśmy w stanie udźwignąć ten ciężar. Wadowice, rodzinne miasto papieża, miasto, które cierpi, tak jak cierpi teraz cały świat. Przenieśmy się z powrotem. Zmienia się tylko sposób obecności tego papieża dla nas.
a dla tego, który nie wierzy, zostaje pamięć i nauka. Być może, że teraz trzeba będzie głębiej, przypominając sobie to, co mówił, wchodzić w to, co się kryje za tym, co on mówił. I w miarę możliwości zmieniać przede wszystkim siebie, a potem rzeczywistość, w naszym wypadku rzeczywistość polską, która jest, no dzisiaj wszystko jest smutne, no, ale jest smutno. Panie profesorze, to jest kilkadziesiąt minut od momentu, kiedy ta informacja dotarła i tutaj na Placu Świętego Piotra i natychmiast została powtórzona przez wszystkie światowe agencje. Ale gdyby pan profesor spróbował pokusić się o kilka zdań na temat najważniejszego przesłania tego pontyfikatu, pontyfikatu, o którym wiele razy mówiliśmy, używaliśmy my dziennikarze także wielkich słów na jego określenie. Gdyby teraz spróbować go podsumować i znaleźć najważniejsze jego przesłanie, jakie ono by było? Dla mnie, ja mogę powiedzieć dla mnie, co jest najważniejsze. Kościół katolicki stracił swojego pasterza, który walczył o ludzką wolność. Pope John Paul II left the throne of Saint Peter. Papież Jan Paweł II opuścił tron świętego Piotra. Jak powiedział, to był taki człowiek, którego chciało się zaprosić do domu na dobre włoskie espresso. To był taki człowiek, z którym chciało się rozmawiać o ważnych rzeczach. To był człowiek, którego chciało się zapytać o to, jak było w Sadowicach, jak było w Krakowie, jak było podczas ostatniej pielgrzymki do Polski. Perché confermi il popolo cristiano nella fede e nell'unità della Chiesa. Preghiamo.